Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na naprawdę prosty przepis. Przepyszne jajka po koreańsku, takie aksamitne, puszyste jajka po koreańsku. Mam tutaj wszystkie już składniki przygotowane tradycyjnie. Znajdziecie je w opisie filmu. Mam tutaj 5 jaj, 250 ml bulionu. Ja sobie przygotowałam bulion z takiej mieszanki już gotowej. Poszłam dzisiaj na skróty, czemu nie. Mam też mirin, olej sezamowy i posiekaną dymkę. Będę przyrządzać to danie w takim garnuszku dukbegi. Oczywiście, jeżeli nie macie tego koreańskiego garnuszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie skorzystali z takiego, który macie w domu. Tu chodzi o smak, ale oczywiście polecam zaopatrzyć chociaż w jedną taką miseczkę, jeżeli lubicie koreańską kuchnię, bo naprawdę te dania bardzo fajnie, efektownie się w niej prezentują i dłużej są gorące. To danie bardzo często podawane jest w Korei do takich bardzo, bardzo pikantnych dań, żeby łagodzić ich smak, ale oczywiście też można sobie je przyrządzić po prostu tak, o, jako osobne danie, po prostu jest bardzo smaczne, więc nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek muszę umieścić 5 jaj tutaj w tej dużej misce. Będę robiła krok po kroku to, w ten sposób, bo chcę sprawdzić, czy któreś z jaj nie jest po prostu nieświeże, żeby sobie nie zepsuć całego dania. Jak na razie dwie sztuki prezentują się całkiem dobrze. Wszystkie jajka mam już w misce. Teraz mogę Wam się pochwalić swoim zakupem z Seulu. Kupiłam taki pojemniczek, w którym trzymam teraz sól za 1 dolara, czyli 1000 wonów. Kupiłam to w takim komisie w drodze na Noryangim Market. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że mogę Wam pokazać. Teraz dodałam taką niewielką łyżeczkę, czyli mniej więcej 1/4 takiej zwykłej łyżeczki od herbaty soli. 1 łyżeczkę mirinu. Ja teraz tak odmierzę po prostu na oko i dodam kilka kropel oleju sezamowego, żeby pięknie pachniało i bardzo fajnie smakowało. I teraz muszę przy pomocy takiej trzepaczki, można też przy pomocy widelca, nic nie stoi na przeszkodzie, po prostu wszystko bardzo dokładnie ze sobą wymieszać i tą całą masę jak najbardziej napowietrzyć. Jak wiecie, nie posiadam kuchni gazowej, mam płytę indukcyjną i przy tym przepisie będę korzystać z pomocy takiej turystycznej kuchenki. Ja w ogóle bardzo lubię gotować przy pomocy tej kuchenki, zwłaszcza jak robię jakieś przyjęcia w domu. Mogę postawić na stole i możemy sobie po prostu razem z gośćmi gotować na stole. Polecam, to jest nieduży wydatek, a naprawdę robi duże wrażenie na gościach. Teraz sobie postawię tą moją miseczkę, wleję bulion i zaczekam, aż bulion zacznie wrzeć. Mogę już wlać jajka. I teraz przez około 30 sekund będę mieszać jajka razem z bulionem, bo one szybko zaczynają się ścinać, więc trzeba działać. I teraz przykryję, zmniejszę płomień i zostawię wszystko na 5 minut. No i słuchajcie, teraz chwila prawdy. Wow! Prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Dla smaku oczywiście jeszcze dymka. Pachnie obłędnie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda już gotowe. Bardzo puszyste. Bardzo gorące. Ale przepyszne, także naprawdę jestem bardzo zadowolona z efektu. Śmiało polecam, korzystajcie z tego przepisu. Życzę Wam smacznego. Serdecznie wszystkich pozdrawiam
i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!